cause we're brothers first. Cause we're peeping through a lot, but it ain't over. We gon' keep it going. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Pierwszy dzień, jak przyjechałem, jadę właśnie po drzwi, żeby wstawić tam do tego biura. I taka sytuacja. I już się zarabiałem. Na szczęście obyło się bez mandatu. Pani policjant była łaskawa. A my znajdujemy się teraz na pięknym polu rzepaczanym. No. Powiedzmy, że na polu rzepaczanym. Czy pięknym, to nie wiem. Wysokość jego jest jakieś 1,50 m. Tak jak widać. Wchodząc głębiej. No liści nie odrzuca. Jakiś taki mikry mi się wydaje, nie wiem. Wydaje mi się nie za bardzo, ale... Ale... Jest zdrowy, niepowykrzywiany, chyba nie poobiedany. Jest jakiś robaczek, zapylaczek. O, są już pierwsze łuszczyny, jak i na pędzie głównym, jak i na bocznym. To pole się prezentuje tak. Odczucia mam ambiwalentne, silnie ambiwalentne. No powiem wam, jest niski. Cholera wie, co z tego będzie. Nie wiem, co z tego będzie. To dopiero zweryfikuje przyczepa, kombajn. Ja w ogóle nic nie zastanawiam się. Kupiłem dzisiaj oprysk na płatka i zamierzam go wykonać w pierwszy dzień poniedzieli, którym nie będzie padało. A ma padać poniedziałek, wtorek i chyba środę. Myślę, że w czwartek, piątek wjadę z opryskiem. I to już będzie ostatni zabieg przed kombajnem. No, wygląda zdrowo. Naprawdę wygląda zdrowo, tylko jest niski, ale może też taka odmiana. Nie pamiętam, co to za odmiana oczywiście. Jak zwykle. Trzeba było się cofnąć gdzieś tam do jakichś filmów innych. Tam wypalenie po opryskiwaczu. Nie chcę na to patrzeć nawet. No zobaczymy. 10 hektarów przeszło. Przeszło 10. Tu jest 9 i tam 2,5. 11 przeszło hektarów jest do wykoszenia. No załóżmy, że 11, bo tu jest niecałe 9. Tam 8, 70 i tamte 2,5 to też takie umowne, że 11 trzeba obstawiać. Tir powinien być. Nie, nic nie obstawiam, żadnych wyników. Dopiero jak wykoszę, będę wiedział. A co do kontraktowania, nie wiem jeszcze, co będę robił. W tamtym roku na kontrakcie wygrałem, a w tym roku będę bardziej obserwował bliżej żniw sytuację. Na chwilę obecną żadnych decyzji podjąć nie jestem w stanie. Nawet nie wiem, po ile teraz kontraktował ją rzepak. No tylko tyle, co mi się udało kupić trochę taniej. Nawóz. No się w sumie 3000 zapłaciłem za nawóz. Później kupowałem już na pszenicę, to na pszenicę płaciłem po 2400, zdaje się. Zobaczymy. Jedziemy właśnie teraz tą pszenicę obejrzeć. Ta pszenica dostała siarczan 2 tygodnie temu, bo była podżółknięta. Zobaczymy, czy coś to pomogło. No, teraz jesteśmy na polu pszenicy. To tak się prezentuje. Poprawiła się jednak. Jednak się poprawiła. Tutaj gdzieś od miedzy jest żółtsza. Ale ogólnie jest ok. Chwasty poginęły, jest wysoka, w kolano. Porażenia ma. I wjeżdżam tutaj z grzybem. Wjeżdżam tutaj z grzybówką, tak samo jak z rzepakiem tego samego dnia chcę to zrobić. Na liść flagowy. Już jest akurat wysunięty. Tak jak widać na załączonym obrazku, tak więc wjeżdżam, ale tutaj już widać, że
że już się zadziało. No zobaczymy, ale poprawiła się, bo była dużo gorsza. Tutaj jest taka plamka żółtego. To jest tak jakby z opryskiwacza, jak zakręcałem chyba. Tam gdzieś trochę blasza na tej górce może, ale ogólnie jest ok. Jest ok, dostanie oprócz grzybówki. Dla pszenicy kupiłem jeszcze zestaw mikro. Jakiś tam miedź, cynk, cholera wie co jeszcze. Duży taki wynalazek, dużo tego tam jest. I to jeszcze dodam tylko i wyłącznie na pszenicę. To pole i oprócz tego jeszcze jest raz, dwa, trzy kawałki, cztery kawałki, łącznie 10 hektarów też. 10 mam rzepaku, 10 pszenicy w tym roku. Reszta pszenży to praktycznie i owsa trochę. Także pojedziemy teraz na pszenicę jeszcze drugie pole i zobaczymy co się dzieje. A tutaj, no niby te chwaściki, one chyba stanęły w miejscu, są żółkłe. Tamten całkiem padł. One jeszcze będą odbijać, widać. O, ten będzie żył. Ten będzie żył. No nic, jestem ciekaw, bo ja zawsze na te pole jeżdżę, nie? A teraz pojedziemy na te, na które nie jeżdżę. Nigdy praktycznie go nie pokazywałem, albo bardzo rzadko. No, zanim na te pszenice dojedziemy, to jeszcze zatrzymamy się na Teksasie, bo jest po drodze. Znaczy, już się zatrzymaliśmy. Ja już widzę, wy jeszcze nie widzicie, ale nie tego się spodziewałem. Niewiele pomogło, widzę, cholera. Szkoda. Tak to wygląda. Ono niby jest. Ono niby jest. Niby ładne, niby gęste, niby rośnie, niby wznosi się w górę, ale tutaj ewidentnie coś jest nie tak. Plamami jest ładniejsze, plamami jest gorsze. Nie wiem jak ta kamera to oddaje, ale dla mnie wizualnie, wzrokowo jest słabo. Pole jest czyste. Jest suche. Nie, tam gdzieś wilgoć trochę jest głębiej. Ale popaduje u nas, popadywać popaduje, także tutaj susza to nie zrobiła, tylko ja może tym opryskiem ją trochę zmęczyłem, że ona już 2 tygodnie się podnieść nie może. Dostała siarczan magnezu, dostała witaminy też. Dostał, przężyto. Teraz pada zresztą. Zaczęło padać. Także tutaj wody ma dość i może dzięki tej wodzie ono się też i podniesie prędzej. Tam tak wygląda. Tam jest to samo co tu. Nawet się ładnie rozpadało. Jak na zawołanie. Z takiej chmurki. No nic, no jakoś to wygląda. Nie jest najgorzej, jest czyste, jest przebarwione gdzieś tam, przeżółknięte. I ono choruje przez to. Ono ma stres i to się później też odbije pewnie na koniec. A pole, kawał pola, 11 hektarów w jednym kawałku, można byłoby wyciągnąć z niego więcej, ale jeden błąd może, rozwidzicie, cały rok skutkować. Przypaliłem trochę opryskiem na dwuliścienne. Za mocno to zrobiłem. Stężenie. No ale i tak tragedii nie ma. Ono postresowało się, ale pójdzie w górę jeszcze. 2 tygodnie od siarczanu minęło. On już powinien zadziałać. On już powinien wspomóc. No jako tak to wygląda. Sami ocencie. Nie wiem jakie mam. Ja bym po prostu chciałbym lepiej, nie? Ale też nie ma tragedii. Kurwa, mogłoby być całkiem chujowatko, że widać jak żaby skaczą. Jedziemy na tą pszeniczkę. 2 pola pszenicy. Obskoczymy później prosto. Kurde, drzwi nie zamknęłem, napadało mi do środka. Po 2 polach pszenicy polecimy na pole przężyta w nadziejach tam. Na tych najsłabszych moich, już najgorszych glebach, jakie tylko mam. Nie? Na żywych piachach, wyjałowionych od dziesięcioleci przez poprzednich właścicieli i zobaczymy jak tam to wygląda. Podobnie na Teksasie, czy trochę gorzej. My, na pewno nie lepiej, to nie zakładam, że będzie lepiej.
No i jesteśmy na tej pszenicy, o której mówiłem, że nie pokazuję, a jest. Mało kto wie, że jest. No i wygląda podobnie. A może nawet słabiej. Gdzieś wygląda tak, jakby była mniejsza, niższa troszkę. Ale niekoniecznie. Tutaj gdzieś jakieś też zmęczenie po oprysku. Tak wygląda poprzeczniak. No ale ogólnie zdrowsza jest chyba trochę. Nie, to samo wszystko. Ona jest może ciut mniejsza. Niższa. Tutaj jeszcze ten liść flagowy. On się tam dopiero wyłania. Chce się wyłaniać. No i akurat zdążę go opryskać. I tak to wygląda. No pszenica dupy nie urywa mi w tym roku. W ogóle jakiś jestem taki zniesmaczony tym rolnictwem. Znowu drzwi nie zamknąłem. Jedziemy na ostatnie pole pszenicy. Znaczy to nie jest ostatnie, które mam, ale ostatnie, które pokażę. Nie. Chyba, że zajedziemy jeszcze na tamto, bo i tak będziemy jechać po drodze na tamte przeżyto. To zajedziemy. No i co? Ostatnia pszenica i niczym się nie wyróżnia szczególnym. Oprócz tego, że jest pasek żyta wyrośnięty tu i tu. A to jest pasek żyta zostawiony jeszcze. On mi wyrósł w rzepaku. I teraz mi wyrósł w pszenicy. I tutaj to chyba z obkaszarką przyjadę jednak i tutaj pościnam te żyto. A zresztą, kto to zobaczy, kurwa, pasek żyta w całym zbiorniku, kombajnu? Tego nie będzie widać, że to mieszanka. A pszenica nie różni się, no jest taka sama. Porażenia ma, jak tamta. Liście dolne, poodrzucane. Te dwuliścienne takie niby zmarniałe, ale są. O, słońce teraz wyszło. W takim większym słońcu bardziej te przebarwienia widać, tak jak tutaj. I tutaj. Gdzieś jakieś takie. To ponad 3 hektary jest pszeniczki w prostokącie, ładne pole. No zobaczymy. Ja już tak naprawdę w ogóle, tak jak wspominałem, nie analizuję za bardzo. Patrzę, tylko obserwuję, jak to się zachowuje podczas wzrostu. Kombajn zweryfikuje. Nie obstawiam jakoś szczególnie, ile będzie. Ile będzie, tyle sprzedam. Sprzedam od razu, pieniądze zainwestuję. Ale nie w gospodarstwo. Dalej będę forsztytem wszystko robił. Nie forsztytem, bo na żniwa obiecał Mateusz, że Ursus wróci. I trzymamy go wszyscy tutaj mocno za słowo. Że żniwa będą już z Ursusem u mnie. A jak się... Bo wiecie, że ja szalony jestem, nie? Czy nie? Bo już tutaj mamy taki z sąsiadem, z Pawłem. Chytry plan, że na pół, na spółkę, do spółki kupimy bizona na żniwa. Taki tak 20, między 20 a 30 tysięcy. Na pół to będzie tam między 10 a 15 tysięcy. Po żniwach można opierdzielić, albo bym wykupił udziały, albo dalej byśmy mieli do spółki. Temat był ruszony przed moim wyjazdem. Trzeba będzie go odświeżyć. No ja miałem kupić bizona ogólnie na 100 tysięcy subskrypcji. Ja tego w ogóle się nie wypieram. Bizon byłby mi potrzebny, dlatego że mam takich kawałków kilka drobnych, kliniki takie małe, gdzie tam usługodawcę z dużym hedrem nijak wpuścić. Jakieś słabe pola, może nie rokujące za wiele plonu, mógłbym sobie obkosić też bizonikiem, żeby zaoszczędzić na usłudze. No bo bizon już wtedy nie wiadomo, ile będzie kosztowało. No paliwo wiadomo, mniej więcej 20 litrów niecałe pali na hektar. Przy słabym zbożu to nawet nie, ale kombajn trzeba przygotować, włożyć w niego przed sezonem, tak więc trzeba liczyć całość po
dzielić później na hektary, który obsłużył, i wtedy wyjdzie koszt cięcia dopiero. No ale tak czy siak, taki bizon jakby był, to by nie przeszkadzał. Na przykład w jakieś te większe pola z rzepakiem, z pszenicą, jeżeli wyjdzie coś takiego jak w tamtym roku, że będę kontraktował i usługodawca odbiera, kosi, odbiera, wywozi, z nim mam kontrakt, on mi później zapłaci, potrąci za kombajn, no to w te duże pola bym go powpuszczał, a te drobne bym sam pokosił, no ale zobaczymy. Na razie to taki temat odległy. Teraz idziemy zobaczyć po drodze tą pszenicę, którą bardzo rzadko widujecie albo wcale, i jedziemy na te pole do nadziei na przeżytko jeszcze zobaczyć, co tam się święci. Tak. A miała być pszenica, ale jednak ominąłem tam to pole dołów za dużo, nie chciałem jechać tam samochodem. Niech będzie, że jedna będzie tajemnicą, a jesteśmy na przeżycie, w nadziei. Tak wygląda. Nie odróżnia się niczym od Teksasu chyba raczej. Choruje. Mi się zdaje, że ono choruje. Ta bladość jego taka niezadowalająca. No tak wygląda to pole. 2,5 hektara. A tak wygląda pole położone najdalej w tej miejscowości. No i też nie wyróżnia się niczym specjalnym. To jest w trzech kawałkach, można powiedzieć, trzy działki. To jest jedna działka. Tutaj jest miedza. I tam do tych drzewek będzie kolejna działka. Siema! Tu będzie kolejna działka. Tu była kiedyś łąka na tej działce. No to powiem wam, że tutaj lepiej wygląda. Chyba troszkę niż tu, ale to jeden. Do jednego worka można zaliczyć, no i to pole. A to pole jest... tu jest miedza. Myślałem, że tamto sąsiada gorsze jeszcze niż moje. Ja pierdolę. No tutaj jest widać przebarwione mocno. Ale tak bliżej poprzeczniaka. Chociaż tam dalej też rewelacji nie ma. Takie przeżyto, no. Tak to wygląda. Co tu dużo gadać. Nie ma co opowiadać. W tej miejscowości tam i tam z przodu i tam troszkę dalej mam około 5 hektarów łąk, których będę chciał się wyzbyć. Jak któryś z widzów z tych rejonów chciałby odkupić łąki, to zapraszam do kontaktu. A jak nie, to i tak zaraz będę pewnie wystawiał gdzieś na Olixa. No mam jeszcze tam jest jeden kawałek pasek, ale tu widzicie sami, nie ma co nawet jeździć, oglądać, bo każde jest siebie równe, te przężyto. Co będzie na przyczepie, to zobaczymy w sierpniu najprawdopodobniej. Na polu to wygląda tak na chwilę obecną. Działka jest po gryce, jak dobrze pamiętacie. Chyba tyle na ten. Jadę do domu, bo trzeba odpalać Dniepra. Przecież kurczę, mamy koniec maja. Nie no, połowę. W sumie to jeszcze nawet połowy nie ma, ale już czas. Już czas zrobić jazdę próbną Ruskiem. Tutaj mamy chwilę nieuwagi i drzwi wstawione. Tak wyglądają zapiankowe. A tak się prezentują z bliska. Klameczki pozakładane. Zamki pozakładane. Zamykają się, otwierają dobrze. Kąty były wyważone. Cyk. Tutaj jest z gałką. Tutaj coś się nie chciało przycisnąć. Trzeba to co? Tak. Uszczelka jeszcze jest świeża, nieściśnięta. I może tak się dziać na początku. Jednym kluczem otwiera się i zamyka dół i górę. Cyk, cyk, cyk.
No i dobra. 1000 zł za nie zapłaciłem. Jak za darmo. Mamy maszynę na zewnątrz. Oczywiście pojawiły się pewne niekonsekwencje.